Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Remek i witam w 8 odcinku They Are Billions. Słuchajcie, no kolejny dzień, miałem dwudniową przerwę, więc jestem z totalnie świeżą energią i nowym podejściem do tej serii, ale wydaje mi się, że z tym samym celem. Trzeba zniszczyć te zombie. Troszeczkę się podziało. Fortyfikacje zwiększone. Jedzenia dużo, hajsu dużo. Dlaczego hajsu? A bo to powstało. Jak to powstało, to sobie myślę, kuźwa, no tu trzeba bronić lepiej, hopie. Więc teraz tutaj trzeba te zabudowy powiększyć, ale tutaj też powiększyłem już wcześniej o wiele mocniej, żeby jednak te nasze struktury obronne były skuteczniejsze. Natomiast zauważyłem i zapomniałem o tym w ogóle, że gdy ulepszy się balistę, czekajcie, bo szukam balisty, to egzekutor wychodzi. Jest jakiś przykład balisty, czy już? O, tu jest przykład balisty. Proszę bardzo, można ją do egzekutora ulepszyć. Więc zapomniałem o tym. Za chwilę kolejna fala, 75 dzień aktualnie mamy. Dużą aglomerację postawiłem w tym miejscu z kanałami przejściowymi takimi w miarę logicznymi, co przyniosło nam naprawdę chyba z tysiaka przychodu więcej. Może nie całego, bo tutaj miałem znacznie większy wzrost, ale struktury mnie dużo kosztują, bardzo dużo. To dobrze, znaczy, że się fajnie chronimy. Należy tych budynków stawiać więcej z oczywistych przyczyn. No, trzeba się bronić. A gdy mamy już tak dużą kolonię i tak szybko wojsko powstaje, czemu tu nie mogę, a tu mogę? Nie wiem, ale no... Już trochę mniej, już trochę bardziej niechlujnie stają te domy. Wiecie, mam bardzo dużo przestrzeni do wykorzystania i będę jeszcze jej miał... No dobra, nie mam bardzo dużo przestrzeni do wykorzystania. Po prostu tu jeszcze zostały jakieś resztki, ale teraz zasłoniłem praktycznie cały ten tutaj gniot postawiłem tymi domami, co już utrudnia komunikację, w szczególności z tą bramą. Jeśli wojsko miałoby iść tutaj, to musiałoby iść tędy i dookoła przechodzić w tą stronę. No, szkoda, że nie stawiłem tego przejścia w tym miejscu, no ale to i tak musieliby tędy iść. No, wiele to nie zmienia, a mimo wszystko budynki te mieszczą się w zakresie banku i rynku, więc i kosztują mniej, jeśli chodzi o żywność, i generują więcej kasy, więc jest to dobre. 6 tysięcy, mamy dużo kasy. Możemy zlecić badanie Tytana, bo mamy już, przypominając wam, Thanatosów i Lucyferów. Lucyferów nie używam, Thanatosi są dla mnie bardziej OP. Zrekrutowałem też ich o tyle więcej, że przy każdej strukturze broniącej jest Thanatos, który jest w stanie tymi rakietami nawalać i chronić lepiej tej przestrzeni. Wydaje mi się, że docelowo dojdziemy do tego, że będę miał dwóch Thanatosów na jedną barierę obronną i to może być naprawdę bardzo OP. Ale zastanawiam się jeszcze, tu na przykład jest już dwóch, nie? Ale tu brakuje jednego, więc tutaj go postawię, a ten niech sobie stoi w tym miejscu. Tu nie ma na przykład wcale w tym małym przesmyku, który jest potencjalnie niebezpieczny, jeśli chodzi o strukturę, więc już od razu polepszę. I gdzieś tutaj jeszcze było coś, tutaj było tak średnio na jeża. No troszkę to trzeba podbudować, bo ja się obawiam, no tędy mogą przejść, nie? Więc trzeba będzie tą kopalnię jeszcze zabudować. To jest nielogiczne, ja ją zabuduję, to jest nielogiczne i teoretycznie gościu nie miałby jak żyć, mieszkać, srać, sikać i cokolwiek innego, pójść po jedzenie, ale tak to działa. Ten budynek tutaj postawiony, mogę go obudować murami, on sobie będzie funkcjonował. To jest akurat, uważam, taki mały mankament, taki brak detalu, ale trudno. Tu mi brakuje też jeszcze tego ziomeczka Thanatosa, więc może zamiast badania puszczać, to jeszcze zrekrutuję ich czterech, niech będzie, czterech wystarczy. Już będziemy mieli ich naprawdę wszędzie, w niektórych miejscach nawet dwóch. No tutaj też jednego zabudowałem w środku i powiększyłem te fortyfikacje, bo była średnia, ale dobra. Kolejnym etapem będzie Tytana chyba z badania. Gentleman... Gentleman? Tak, ten gentleman pilotuje prawdziwie morderczą maszynę. Strzela bardzo szybkimi seriami na dużym obszarze. Rozkaż mu gonić zarażonych i baw się dobrze. Czyli to jest chyba taka jednostka, która chodzi w takim robocie i zasuwa. Gdzieś tam to gdzieś kiedyś chyba widziałem. Jeszcze jest transmutator Atlas, cokolwiek to jest, a to jest budynek. Więc chcemy tego Tytana. I Behemota też możemy zgarnąć. Tyle, że Behemot to zmutowana istota z wyniku, to wynik prób stworzenia z człowieka perfekcyjnej maszyny do zabijania zarażonych. Ostre jak brzytwa szpony, potrafią zabić kilku zainfekowanych jednym ciosem. On jest jednak w kontaktowy. Czyli jeśli mamy mury i za murami ta jednostka stoi,
to ona niestety tutaj się nie przysporzy, dopóki nie będzie kontaktowej obrony. Odkąd? Z zachodu, czyli gdzieś stąd. No dobra. Ja już się nauczyłem, te fale nie są przerażające. Albo ten tryb jest na tyle prosty dla mnie, że sobie z nimi bardzo dobrze radzę i tą ekonomię i całą gospodarkę kolonii tak pocisnąłem, że sobie z tym świetnie radzimy. W stosunku do tego trybu, albo... No nie mam innej odpowiedzi. Ten tryb nie powinien być tak prosty dla mnie, a mimo wszystko jest. Wydaje mi się, że po prostu dobrze ogarnąłem tą rozgrywkę. Albo mimo wszystko tryb jest dla mnie zbyt łatwy i tyle, no tak też może być, no nie wiem. Okej, tędy idą. Czyli najprawdopodobniej będą atakowali w tym miejscu. Możemy postawić tutaj trochę więcej struktur obronnych. Takich jak osy. Albo to ulepszmy, zdąży. No i postawmy osy, one zawsze coś tam jeszcze zrobią, egzekutor będzie je chronił. Fajnie byłoby jeszcze poszerzyć te mury, które dobudowałem niedawno, żeby były podwójne i albo nawet potrójne. I to pozwoli nam bezpiecznie te osy postawić, bo nie ma sensu stawiać osy, jeśli miałoby się okazać, że szybko się do nich dostaną i nie będą one broniły. Tędy pójdą, na 90%. No, tym przysmykiem będą cisnęli, coś tak czuję. Oj, to się zaczyna w dół schodzi. Tu będą atakowali. Tak, tu będą atakowali. No dobra, no to szybkie dobudowanie. Nie mamy już kamienia, czy co? Czego nie mamy? Aha, nie mogę potrójnych. Dobra. Teraz osy. Okej. Czego mi brakuje? Żelaza. No z tym żelazem zauważyłem, mam coraz większy problem. No jesteśmy w takiej epoce, kiedy żelazo powinno... O, 5! Biorę. To żelazo musimy szybciej farmić, bo... Zauważyłem, że jest z nim może nie problem, co coraz większe zapotrzebowanie. Więc reagujmy na to. Nowa jednostka gotowa, tytan. W sensie zbadany jest tytan. Spoko. Ogólnie zauważcie, że ja już w ogóle wojsk nie rekrutuję i to mnie trochę martwi. W sensie poza tymi Thanatosami, które mi tutaj idą. Gdzieś powinien być jeszcze Thanatos. O, tu idzie. Poza Thanatosami, których rekrutuję, to przyznam szczerze, że tych snajperów trochę tak zaprzestałem rekrutować. Nie wiem, czy to dobrze. Wydaje mi się, że nie. Powinienem to robić. Nie pamiętam, czy tutaj jednostkę Thanatosa wysłałem, ale może nie zdążył jeszcze przyjść. Jest taka szansa. Tu już jednostka Thanatosa jest. Tutaj nie ma Thanatosa. Złapmy go jeszcze raz, gdzie on był. Gdzieś tu sobie szedł. Kurde, zgubiłem go. Nie wiem, gdzie on... O, tutaj idzie. To ty, ziomeczku, przyjdź mi... Albo wiesz co? Wesprzyj te na... Nie, no bez sensu. Rozkładamy ich wszędzie, gdzie się da. Idzie tutaj. Przyjdź tutaj i tu będziesz chronił. A jednak z północy idą. No dobrze, ale troszkę też poszli dołem. Rozdzielili się, to dobra informacja dla nas. Ponieważ dzięki temu wiemy, że... będzie ta grupa mniejsza i zdywersyfikowała się na dwie podgrupy. Spoko, dla nas to jest dobra informacja. Luz totalny. Czekam na dzień sądu. No dobra, może nie luz totalny. Zaczyna się to robić chyba jednak rzeczywiście gorące. Okej. Przebijają się i to dosyć skutecznie. No. Jedną warstwę muru całkowicie zniszczyli, teraz już drugą niszczą i dojdą do osy. Zaczną niszczyć te osy. Okej, tu jest ciekawie. No. Tu się robi ciekawie, ale damy radę. Tu już obronili. A tutaj właśnie teraz też obronili. Ale dostali się do os, patrzcie. Ciekawy jestem, czy ta osa sobie poradzi. Poradzi sobie, to już koniec. No, już się do tej osy dostali. Wiecie, one zawsze coś jednak dają. One nie są jakąś przerąbaną, superową maszyną obronną. Ale jednak coś tam dają radę. Trzeba tylko podbudować te mury. Bo troszkę zniszczyli. Zaraz zobaczymy z drugiej strony, czy nie zniszczyli czegoś tam jeszcze. No. A, nie mogę tu stawiać. No dobra, tu jest git. Tu też jest git, ale brakuje mi tych os. Niech one się tu jeszcze pojawią. Bo stąd też będą srogo szli. Jak już je stawiamy, to postawmy i tu. I tu nie, bo tutaj się szybko dostaną. Tu zresztą kolejną osę i to trzeba ulepszyć. Ładnie. Tu w ogóle nie ma os, więc też by się przydały dwie. Ale już nie mamy, no dobra.
7 tysięcy, piękny przyrost pieniążków, no cudownie. Behemota, no czy chcemy? On był taki kontaktowy, jak już stwierdziliśmy wcześniej. Drut kolczasty może być też spoko opcją do wypełnień, ale wypełniam osami, więc nie wiem. No nie będę tego behemota rekrutował, ja to wiem na pewno. Nie, no nie wiem tego na pewno, wezmę go. Niezdecydowany jestem. Okej, okay. Zaczyna nasza wioska dobrze wyglądać, dobrze się prezentować. Jest to spoko, widzę, że mamy tragicznie mały przyrost drewna, to jest do poprawy definitywnie. Bo niektóre jednostki jakieś tam specjalne nam tego drewna zeżarły i powiem wam, że tu chyba się robi problem. Okej, okay, tutaj jeszcze sięga drewno. Czwartak. Muszę go dać tutaj, w tym przejściu trudno. Gdzie jeszcze jest drzewka? Tu są drzewka, ale tu już tartak też jest. Tu są drzewka, tartaki są. Ej, powiem wam, że chyba będziemy mieli problem pod tytułem drzewo. Tak małe, tak podstawowa jednostka. No tutaj jeszcze się nam zmieściło. Ale to nadal jest mało. A czy mogę za murami postawić? Oni to obronią? Mogą mnie obronić, no. Będą to atakowali co chwilę, te zombiaki. Tu już też jest postawiony tartak, tu już się nie zmieści. Albo jestem źle... O, tutaj jeszcze mogę postawić. A nie, w końcu finalnie oni z tego kanału tutaj korzystają. No to nie chcę tego przejścia zablokować. Tu też już są tartaki, ty, no. No wcale nie jest tak kolorowa, jak myślałem, że jest. Problem z drewnem mamy. A nie da się tworzyć takiego, nie wiem, węgla drzewnego? Znaczy węgiel drzewny, Jezus, to było pozyskiwanie węgla, inne gry, nieważne. To mi się już ryje mi się sposób pozyskiwania węgla z drewnem i z innymi grami w ogóle, never mind. Dobra, wyślijmy jeszcze jednostki, te między innymi. Czy ja tutaj kogoś wysłałem w końcu? Tutaj jest Thanatos, tutaj nie ma Thanatos, jest Thanatos. Tu też jest, tu też jest. Tu nie ma. Tutaj też jest, dobra. Tu też jest. Wszędzie są Thanatosi już. Cudownie, cieszy mnie to. No to w takim razie podeślijmy go tutaj. Tu się wydaje być ten kanał taki trochę średni. Obok niego niech stanie. Jednego. I drugiego ziomeczka wysyłamy. Kurczę, nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie tu mam. Tutaj mogę mieć problem. Tu niech jeszcze przyjdzie. Bo tu też mogą atakować niepotrzebnie. Mam tutaj tylko egzekutora. Dobra, i jest pełny skarbiec, no to wypadałoby to wykorzystać. Fajnie, że mam tyle kasy, ale nie mam tyle surowców. To jest problem. Z drewnem mam największy problem, bo przyrostu prawie nic. Wydaje mi się, że tą kasę trzeba wykorzystać dla snajperów. Po prostu offem rekrutować snajperów. To jest dosyć droga jednostka. No i tych tytanów, czyli ten... Strzela bardzo szybkimi seriami na dużym obszarze. Rozkaż mu gonić zarażonych, baw się dobrze. No to zróbmy to. Jest 40 żelaza on kosztuje. I wymaga 2 ropa. No ten przyrost ropy mamy coraz gorszy. Przez tych Thanatosów. A jest tu gdzieś złoże ropy naftowej. Tutaj jest, ale ono tutaj jest to nieprzejęte. Moglibyśmy przejąć ten sektor jeszcze, żeby mieć... A tam nie ma drewna. Tam jest tylko ta ropa. Tu jest drewno. Słuchajcie, no z tym drewnem zrobił się naprawdę niespodziewany problem. Naprawdę, no wszędzie gdzie mogę mam tartaki, ale one nie wyrabiają. Tutaj, nie, tutaj jest tartak. Już myślałem, że gdzieś tam się mimo wszystko pojawiło miejsce, ale nie. Po tej stronie, Remigiusz. Tutaj zapomniałeś o tym lesie, mordeczko. No cóż, kosztem jedzenia, trudno, 8 drewna, ale pozyskujemy je. No i to robi wypad. Energii jeszcze mamy sporo i tu robimy też tartak. 5, 9, 9. I postawmy elektrownię, by pozyskiwać tą energię skutecznie. Niech ona będzie gdzieś tu na południu, właśnie stawiałem tych energii elektrowni więcej. Git. Elektrownia postawiona, ona mi też zżera drewno, ona zżera minus 10 drewna, nie? Więc ta elektrownia i zapotrzebowanie na prąd powoduje, że tak, a nie inaczej to wygląda. Więc prąd już mamy pozyskany więcej, póki co elektrowni nie stawiamy, bo raczej nie będziemy aż tyle potrzebowali. No i pędzimy sobie dalej z tą rozbudową struktur jeszcze, pod kątem przygotowania
się na ataki. Definitywnie. Mighty Titan, jak on wygląda? Dobrze wygląda. Mocna jednostka. Dobrze to wygląda, no. Fajnie. Nigdy w życiu nie rekrutowałem tych jednostek. Wygląda na OP. Wielkie giga bydle, szczerze mówiąc. Naprawdę. Cel najgroźniejszy. A weźmy tego ziomeczka i usadowmy go tutaj, w tym miejscu, bo tu wiemy, że będzie nasilenie ataków. Cały północny zachód będzie tutaj oblężenie, ogromne. Tu się musimy przygotować naprawdę na giga czad rozpierdziel, bo po prostu to jest rejon, w którym będą nam ataki z wszystkich północnych, z całej północnej strony praktycznie szły i zachodniej, zachodnio-północnej, północno-zachodniej, nie? Więc to jest potencjalny duży problem, więc tutaj lepiej, żeby ten ziomeczek wielki stanął. I tak samo mamy jeszcze tą jednostkę tytana do wykorzystania, a tutaj znów uważam, że tutaj może być niekolorowo. Plus będzie blisko trzech stref, więc to będzie jednostka, którą będziemy mogli ruszyć w każdej chwili, jeśli będzie taka potrzeba. Kasy już nie stawiam kopalni, żeby pozyskiwać kasę, nie ma na to potrzeby. Tartaki trochę się postawiły, dzięki temu, że zapomniałem o tym lesie, mamy tutaj wykorzystanych tych tartaków trochę teraz. Tu też może być nasilenie dość spore. No a tak się zrekrutują te jednostki specjalne, to sobie to wykorzystamy. Garnizon wypluwa mi teraz snajperów w tym miejscu, to przesuńmy to trochę tutaj do boku. Tak samo z tego garnizonu lecą oni też tutaj do boku przy przesuncie. Proszę bardzo, już nam zrekrutowali tych snajperów, lecimy z kolejnymi. No to trzeba zmasować, bo chciałbym, żeby te jednostki snajperskie jednak mimo wszystko były tu jeszcze rozsypane. Kryształowy pałac! Jedzenie, o jedzenie się nie będziemy musieli martwić i o kolonistów, 60, co prawda to nie jest dużo, mamy 300 robotników wolnych, z jedzeniem nie ma w ogóle problemu, no ale to są punkty zwycięstwa plus 1500, nie? Nie wiem, czy to będę chciał stawiać, szczerze mówiąc. Tego niemego obserwatora chcę, 7000 złota, to od tego zaczynamy. Gdzie to było? W tym warsztacie? W tym warsztacie. Nie ma obserwator. To jest spoko. Podoba mi się to, co teraz badamy, bo odkryje nam całą mapę i zobaczymy jej prawdziwy potencjał. I jeszcze do tych ostatecznych fal w 120 dniu będziemy w stanie się przygotować. No powiem tak. Zaczyna się robić coraz ciekawiej. Polecam kubeczki z Thunderwear'a. Uwaga, bo kopią. He, he, he. Grzypi careful people. Dobra, wydaje mi się, że dobrze byłoby puścić jeszcze rekrutację już nie tych Thanatosów, tylko tych Tytanów. Robotnicy 1, jedzenie 2, żelazo 40, ropa 40, złoto 2000, ropy nam to zżera dwie jednostki. Przyrostu, nie? To jest ten problem. Jest tutaj 5. Ci behemoci są przerąbanie mocni. O, mam pewien pomysł. Oczywiście, że tak. I oni to ochronią. Jeszcze postawmy tutaj osę. Jedną, drugą, trzecią. I niech nam to miejsce chroni. To jest mądre. Nawet powiem więcej. Jeszcze zróbmy tak. Spoko. Jak przyjdzie jakieś zombie, to będą pierwsze atakować ten mur. Wtedy te osy sobie z tymi zombiakami poradzą. Zajebiste. Mądre. Bardzo. Serio. Git. Musiałem sobie popotwierdzać. Dobra, mamy jeszcze gdzieś tak w zasięgu ręki platformę. No oczywiście, że mamy! Remigiusz! Remigiusz! Ja nie widział, przepraszam, ja nie widział. No to możemy sobie postawić tak na wszelki wypadek, gdyby się gdzieś przebili do tych behemotów. Jezu, 5000 kosztuje jedna jednostka? Łopanie! To już się robi naprawdę ciekawie. Tu bym jeszcze chciał te domy poustawiać. Byłoby spoko. Why not, bro? Tyle styknie. Tutaj jeszcze możemy. I pod kątem tego, i pod kątem tego, dobra. Sniper is ready. Git. Jak tu postawię, to potem... No dobra, tu postawię i... A, już nie mogę. No dobra. Jedzenia nie ma! Kurde, teraz powiem wam, co chwilę się łapię na takim... fakapiku, gdzie
czegoś mi zabraknie. Prądu zaczyna powoli brakować, to też trzeba pamiętać. Jedzenie już się upgrade'uje. W sensie, ile tu jest przyrostu? 40, 38, 48, to tu upgrade'ujemy. No i energię, no trzeba postawić, bo zaraz nam znów zabraknie. To nam znów wytnie trochę jedzenia. No ale zawsze... mimo wszystko ten prąd jest potrzebny, więc... nieuniknione. Tu? Idealnie. Attention, building completed. Kasa na snajperów, of course. Lecimy z tym dalej. Farmy się już upgrade'ują. Choć za chwilę trzeba będzie postawić nową upgrade. O, nie ma obserwator. Dostępny. Cuda i inne obiekty specjalne. 150 żelaza, 7000 złota. Zrobimy to. Trzeba tylko poczekać na żelazo. Misternie skonstruowany i niesamowicie precyzyjny artefakt. Obserwator zamontowany na centrum dowodzenia odkrywa całą mapę. Nic nie umknie jego wszechwidzącemu oku. Punkty zwycięstwa 1000. 7000 hajsu i żelazo 150. No dobra, czekamy na to. Posprzedawajmy inne surowce, żeby pozyskać... Okej. Troszkę sobie się tutaj pobawię tymi cenami. I to spowoduje, że zaraz będziemy mieli... Tak, za dosłownie chwilkę mamy tego niemego obserwatora. Żelazo 149, 6500 kasy, kilka godzin i mamy niemego obserwatora. To będzie ciekawy budynek. Pierwszy budynek z tych specjalnych cudów. No, nie stawialiśmy jeszcze tego budynku. Proszę bardzo, możemy już. Paf. I upgrade'uje się na centrum dowodzenia. Kilka chwil i zaraz zobaczymy, jaki tego będzie efekt. No, jestem ciekaw. Dobrze, zupgrade'ujmy też już powoli... Aha, żelazo teraz nam brakuje. Zupgrade'ujmy powoli te kolejne farmy, bo za chwilę z tym będzie problem. Jest kwestia chwili znów. I będziemy mieli z tym problem. Tu jest strasznie przepływ duży. A dlaczego? Aha, bo są budynki. Ogromnie dużo ludzi tu idzie, nie? Strasznie. To mi się zresztą wydaje... O, już kończy się upgrade'ować. I uwaga! Niemy obserwator. Misternie skonstruowany. Pokaż całą mapę. Ja pierdykam, ile czerwonych punktów! Okej. To jest zarąbista informacja, a raczej budynek, dzięki któremu... O kuźwa. Dzięki któremu wiemy... O Boże, jak to brzmi! On też się rzuci. Okej. Wcześniej to były dla mnie olbrzymy. Opasły zarażony. Tu jest olbrzym. 10 tysięcy punktów zdrowia. On ma 500, a taki zwykły ma 35. Więc... Macie porównanie, jeśli chodzi o postać. Te babeczki były szybkie, ale miały mało punktów. 120, no. To jest gigant. Tam jeszcze jest drugi, widzę. A co to jest za żółte pole? A, surowce. Widzę na mapie właśnie jako żółte oznaczone. Okej. Ciekawe. Sprawdźmy, czy gdzieś powinniśmy ekspansję robić. No tam, gdzie jest drewno, to już wiemy. Bo z drewnem jest trochę problemu. Gdybyśmy popchnęli się tutaj... Mamy wtedy taki mikrokanał, tutaj mikrokanał na obronę i tu. No to jest dobra miejscowa, nawet nie tu, a bardziej tu. Kurde, no tutaj już jest za szeroko. Tu jest perfekto, to jest cudowny kanał komunikacyjny. Bardzo wąski, łatwy do obronienia. Bo dużo zombie nie będzie w stanie bić jeden słupek. Wiecie o co? Jak jest wąsko, no to tylko kilkunastu, może kilkudziesięciu zombiaków może bić naraz. A gdy oni w cali przylegają do całej struktury muru, no to oni wszystko niszczą naraz, nie? Tutaj jest jeszcze słabo, jeśli chodzi o obronę. Trzeba to poprawić. No cóż. Sprawdźmy jeszcze te północne rejony. O Jezu, tu jest karamba. Na ten teren nie wejdziemy, ni cholery. Obronić tak szeroki zakres? Ciężko będzie. Tutaj wybraliśmy bardzo dobrze. Dałoby się jeszcze pozyskać tą wodę. I tutaj bronić, oraz tutaj bronić, i tutaj bronić. Ale wolę, szczerze mówiąc, to miejsce. Ono jest dla mnie bezpieczniejsze. Tutaj też bym się już raczej nie wychylał. To jest dobrze skonstruowane i zrobione. Dobrze byłoby jeszcze tutaj trochę z tej strony obronić więcej. Północ jest bezpieczna. Nawet i w tym miejscu. Bo tutaj się nie możemy na prawo otworzyć. Tu jest przyjemnie.
ale ta otwarta przestrzeń jest tragiczna. Więc tu bym też został. Tutaj też już nie idziemy dalej i musimy to wzmocnić docelowo. Tutaj też nie idziemy dalej, choć możemy platformę wiertniczą postawić. Może nie platformę wiertniczą, a żelazo. Aczkolwiek z tych platform wiertniczych zarabiamy fajną kasę. Poszerzmy to troszeczkę tutaj tą elektrownią, na czym wierzą Tesli. Tak, żebyśmy zmieścili sobie platformę wiertniczą w tym miejscu. Plus będziemy też mogli tu budować ewentualnie struktury obronne. Spoko, to jest teraz... ten niemy obserwator nam dużo dał. Tutaj sobie tylko tą platformę wiertniczą uzyskamy, no w tą otwartą przestrzeń. Nie chcę wchodzić na pewno, bo tutaj tego nie wybronię, to jest zbyt otwarty teren również. Tutaj jest spoko. Tak obiektywnie to jest jedyne miejsce, które się możemy poszerzyć. Z prawej strony już jesteśmy przy granicy mapy, więc tu już nie pójdziemy dalej. No i jest to miejsce dosyć takie do obrony jeszcze mocniejsze. I tu! Ojen! A już nie sięgniemy dalej, dlatego zaczynamy do tyłu budować. Okej, tutaj trzeba będzie też wzmocnić. Nawet póki pamiętam, to bym to chyba jeszcze potrójnie... A, już nie wzmocnię tego bardziej. Ewentualnie egzekutora może na kolejnego postawić. Poczekajmy z tym. Tutaj też... Nie chcę tego przejmować. Plus nie wiem jak się skończy walka z nim. Aczkolwiek takich pewnie będzie więcej przy końcowej fali. Tak, no mam decyzję podjętą. Rozszerzamy się o tą stronę. Będziemy mieli las. Więc mamy tam potrzebę. Mamy tutaj też dodatkowo mini las na dwa tartaki. Może dwa, raczej jeden. Platforma wiertnicza, kamień. Bardzo wąskie gardło, perfekcyjnie. Tutaj też wąskie gardło. Idziemy w tą stronę. Dobra, pozostaje nic innego jak zgarnąć wszystkich snajperów, których rekrutujemy i pójść tam z nimi wyczyścić ten teren. No zobaczymy tylko jeszcze za ile, bo za kilka godzin będziemy wiedzieli, z której strony będzie fala. Natomiast tych wszystkich snajperów, których tutaj mam ulokowanych, tak samo tych. Dlaczego tu jest tyle snajperów? To na to co zostawmy, snajperów weźmy. Albo zróbmy jeszcze inaczej. Tych niewyszkolonych sobie zgarnijmy w to miejsce. No. Idź tam do nich. A wy tak, ty sobie tutaj podejdź, ty sobie tutaj podejdź. I tyle. Będzie spokój z tym. Tam wiem, że też są niewyszkoleni, ale już na to trochę pal licho, szczerze mówiąc. Dobra, wy chłopaki, wszyscy aktualni. Zapraszam w te południowe rejony chyba, no. No tutaj, no bo będzie trzeba tam ten teren czyścić. Niech tutaj sobie podejdą póki co. Krótka droga ich czeka, więc nie ma dramatu. I będziemy robili ekspansję na tamten teren. Tutaj chciałbym mimo wszystko jeszcze jednego egzekutora dać w tym miejscu na pewno. Skąd? Północ. Dobra, not that bad. Spoko. Nie obawiam się o północ. Tu bym tylko jeszcze jednego egzekutora też dał, bo mamy bardzo wychylonego tego jednego egzekutora, co powoduje, że może być problem z tym, że go szybko zniszczą i potem nie będzie obrony. Więc tutaj postawię egzekutora. Nadal nie wiemy skąd dokładnie z północy do muszli. Więc tu jest co? Tu jest dwóch egzekutorów, tu jest dwóch. Gdzie idą? Tutaj przyjdą. W to miejsce. No to dobrze, że postawiłem tego egzekutora, bo to się idealnie składa. Tak samo tutaj, no też bym chyba chciał jeszcze jednego docelowo. Niech sobie tutaj stanie. Do tego kolejni egzekutorzy na pewno... Aha, tych snajperów możemy już puścić w takim razie tutaj na czyszczenie. A z tymi jednostkami specjalnymi, ale nie wszystkimi. Tutaj wy zostańcie, tych dwóch, ale z tymi jednostkami. Zobaczmy sobie jak sobie radzi ten Tytan. Jestem bardzo ciekaw. O kurde, grubo. Okej. Bardzo przyjemny. Ło panie! Ej dobra. Tu już się to robi. Okej. Troszkę muszę przyznać, że troszkę się jak to się mówi, rozluźniłem za bardzo w tej grze. Oj, za bardzo się rozluźniłem. Oj, za bardzo. Rekrutuj mi więcej Thanatosów. Nie wiem, ej naprawdę, to już jest sporo.
To już jest naprawdę spory atak. Chyba damy radę. Chyba. Kuśwa. To mi teraz pokazuje, że te fale już są naprawdę nieprzyjemne. No w tym miejscu bym tego nie obronił. Popatrzcie, oni poszli na północ, miejscu, w którym mamy tak zazbrojoną strefę. Nie, to jest hardcore. Ja nie jestem przygotowany. Ja teraz sobie zdałem sprawę z tego, że ja jestem jeszcze w koziej dupie. Tak, totalnie. Thanatos. Czy oni stąd potrafią się ruszyć? Nie, ja ich tam zabudowałem. No to super zrobiłem. No nie, tu będzie problem. To będzie zaraz problem. To będzie zaraz problem, ej, ja to mówię serio. To będzie zaraz problem. Ma mały zasięg strasznie ta wieża obronna. W sensie energetyczna. Trzeci egzekutor? No tak, no bo co? Co mam zrobić? To jest ogromna, ona się... O ja pierdzielę. Ja nie, teraz sobie zdałem sprawę z tego, jak bardzo jestem nieprzygotowany i sobie hulaj dusza lecę z wojskiem na południe, zamiast lecieć na północ. Chyba sobie odpowiedziałem na pytanie, co powinienem zrobić. Ja nie wiem, czy oni tam zdążą przyjść, to jest daleka droga. Ale niech tak zrobią, no. Jedne, co jeszcze mogę zrobić... Nie, stąd też już Thanatosów nie wezmę. Stąd mogę wziąć. No dobra, niech idzie, no. Niech idzie, bo jest niekolorowo. To jest problem potencjalny. I to nie mały. Jak egzekutor dołączy, to będzie trochę lepiej. Okej, okay, kończy się ta fala. Nie, spoko. Dobra, trochę się zesrałem, ale... Ale spoko. Gdzie jest to wojsko? Niech oni wracają jednak. Wiem, jestem niezdecydowany. Tutaj wracajcie, chłopaki. Wy też. Ty tu zostań. Jest tu Thanatos? A, nie ma tu Thanatosu? Aha, to on ma wrócić w to miejsce. Powinien tutaj być. Nie, spoko. Dadzą radę. Dopiero do tego pierwszego egzekutora się dostali. Tego byłem akurat pewien, że się do niego dostaną, dlatego zbudowałem tego trzeciego, nie? Spoko, naprawimy go, bo on jest dość mocno wychylony, ale wiemy już na przyszłość, że trzeba go lepiej ochronić, żeby nie było takiej sytuacji. Spoko. Not that bad. Not that bad. Gdzieś pogubiłem tych... A, tutaj jest dwóch. Chodź, ziomeczku, ty idziesz tam. Z powrotem. Na pozycję. Okej. Okay. Obsrawszy się, ale not that bad. Ale obsrawszy się. Muszę przyznać. No. Troszkę tutaj pograndzili. I tutaj były chyba jeszcze wieża Tesli. Niech tak będzie. Co tu się dzieje? Jakim co tu się dzieje? Okej. Okay. To może wycofajcie. Czekajcie, zostawcie na chwilę tego Tytana. Aha, Tytana. Czyli Tytan, ty zostań, a wy się cofajcie. No bo on sobie poradzi. On jest... zaraz go cofnę. On jest szybki. Dobra, jeszcze chwila i wypad. Dobra, szybko, 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 idźcie stąd. Git. Bez problemu. Jakaś fala się zrobiła taka... Nie za duża, nie za mała. Trochę przez... No tutaj jest do dupy w ogóle, przez to złoże złota. Przejście powinno być w ogóle nie w tym miejscu, tylko w tym. Bo jak oni idą z południa, to oni będą szli tędy, ci te zombiaki, dokładnie w tym miejscu. To jest najlżejszy punkt. Najmniej taktyczne miejsce. Za snajperów zostańmy, ich przesuńmy. Mamy pełny... strasznie źle rozporządzam teraz środkami. Się pogubiłem trochę przez to, że tak... Akademia Nieśmiertelnych. 200 drena, 200 kamień, żelazo i złoto. Prestiżowa Akademia Zamorami, której najsławniejsi bohaterowie szkolą oddziały, przekazując im swoją wiedzę i umiejętność do walki z zarażonymi, wszystkie jednostki są weteranami punktu zwycięstwa 1000. No niech to badają, no. Nie ma co czekać.
To też, dobra, 300 monet, teraz to już jest nic praktycznie. A tutaj? Bierze radarowa 1000, spoko, niech te, też sobie to zbada i tyle. Rolnicy, dobrze, jednego przynajmniej, potem jeszcze wypadałoby drugiego i trzeba będzie postawić jeszcze jednego, niezależnego. Teraz was, chłopaki, zgarniam do walki, razem zresztą z tym ziomeczkiem tytanem. Ty już nie, ty już sobie zostań. Chodźcie, na polowanie, go. A ty zostajesz w tym miejscu i to trzeba przebudować, bo to jest... da się przenieść? Nie da się przenieść, no to niszczymy. Musimy poprawić to przejście, tu musi być brama. I ona musi tędy iść, dobra. A w takim razie zabudowujemy tą całą drogę. Tą bramę niszczymy. Tak to powinno wyglądać. Tak samo zresztą tu. Dobra. Better. Czyśćcie, chłopaki, a tutaj lecimy z poszerzeniem. Wiecie, ja też rozbudowuję to umyślnie. Z tego powodu, że... znaczy umyślnie, chodzi mi o to. No bo jeśli by się przedostali tutaj, no to potem kolejną falą obrony będzie to miejsce. Więc niezależnie od tego, że planuję w tym miejscu ekspansję, to muszę obudować, bo gdy nam jakiś sektor padnie, no to potem musi to dobrze być chronione. Tak samo no tutaj, to jest niezabudowane dobrze, a powinno być mocniej, bo jeśli przejdą tu lub tu, to to będzie chroniło z tym egzekutorem zresztą tutaj w pierwszej kolejności, więc to są ważne miejsca, nie? Które troszeczkę tutaj zaniedbałem. Chodźcie tutaj, chłopaki, wasza grupa już też jest duża, więc przyjdźcie w to miejsce. A tu jest czysto, tu w ogóle nie ma tych zombiaków. Tutaj dopiero są. Tam bym ich nie pchał. Niech tutaj przyjdą do nich. Ale wiemy, że możemy stawiać bez problemu wieżę Tesli, bo nie ma tu zombiaków. Dobra. Radzą se? Radzą se. Rekrutujmy kolejnych snajperów. Da się w ogóle zlupować? Nie da się. Żeby nieskończoną ilość snajperów rekrutowali, ale się nie da. Units under attack. Dacie radę, chłopaki. Dajcie radę. Nie narzekajcie. Czekam na te Tesle i robimy ekspansję. Za chwilę też dobrze byłoby zrobić jeszcze... postawić ten cud. A, to nie jest cud. Tawerna, robotników, dostarczenie drewna minus 30, wtedy byśmy zostali na plus 6 drewna. To nie wchodzi w ogóle w grę, żeby na tą tawernę stawiać. Radary są nam niepotrzebne, bo już mamy niemego obserwatora. Tam coś było atrakcyjnego. Okej, to. Nikt nie wie, jak ten nietuzinkowy materiał metalowy obiekt działa, ale przetwarza pospolite surowce w cenną ropę. Drewno minus 20, kamień minus 20, żelazo minus 20, ropa plus 40, punkty zwycięstwa 2000, grubo. No dobra, wydaje mi się, że te sektory ja już sobie samodzielnie przechwycę, bo to jest powtarzalne już dosyć, to już was może nudzić, szczerze mówiąc. Ja po prostu muszę postawić tych Tesli w tym miejscu co nieco, żeby one się tutaj nam fajnie nam tą energię rozprowadziły. Jak już te Tesle porozprowadzam, to trzeba obudować znów te mury, zrobić te fasady wszystkie. To jest już coś mocno powtarzalnego, co raczej was już tak ekscytować bardzo nie będzie, więc pozwolę sobie to zrobić samodzielnie. I tak naprawdę w kolejnym odcinku, gdy się spotkamy, to... oho, super drogę wybrali. Serio? To tędy się nie da przejść, czy co? Tędy się nie da przejść. Ta! Nie da się tędy przejść. Aha! To tu sobie zrobimy przejście. A to w takim razie zabudowujemy. Proste. No. Tak to musi wyglądać. A was, chłopaki, mam nadzieję, że nie zabiją po drodze. No, już was zabijają. Czyżby umarł jeden snajper, czy mi się... tak. No, zajebiście. No, come on, come on, come on, guys. Dołączcie do nich. A, umarł kolejny. Szybko! Nie no, jeszcze stracę z dwóch czy trzech. No, kolejnego zabili. Dobra, utrzymaj pozycję. Kolejnego zabili. Ten przeżył, git. No głupota. Cuda. Research finished. Akademia Nieśmiertelności. Drewno 200.
No nie byłbym sobą. No to jeszcze zróbmy w tym odcinku. Nie byłbym sobą. Prestiżowa Akademia Zamorami, której najsławniejsi z bohaterów szkolą oddziały, przekazując im swoją wiedzę i umiejętności do walki z zarażonymi. Wszystkie jednostki są weteranami. Zajebiście. Czyli od razu wetów będę. Oh my god. Mega. To jest kozak budynek. Totalny kozak. Ja pierdziele. Jak to wygląda. Ej, zajebiste. Dobrze, czyli będą mi się tylko weterani snajperzy rekrutować. Zajebiście, nie będą musieli farmić. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym, już niedługo. Cześć.